Witam wszystkich ponownie w Legend of Grimrock, z tej strony Czaberdach. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj pozerkamy sobie do tych pozamykanych komnat, do których mamy dostęp i spróbujemy znaleźć jakiś sposób dostania się również do tych, do których nie mamy dostępu aż tak łatwego i jasnego. Więc zapraszam na wędrówkę ze mną. Pierwszy pokój, który uruchomimy, zerkniemy, to ten z dźwignią. Widzimy się już przy nim. Jesteśmy już przed tym pokojem. Podejrzewam, że to będzie niezła zabawa, więc od razu sobie przygotuję czar trucizny. W sumie chyba na początek save by się przydał również i przedmioty strzelające. Orzesz w mordę. Nie. Tego się totalnie nie spodziewałem. Dobra, trzeba to jakoś szybciutko rozgryźć. Dobra, chyba się udało. Jakieś przyciski? Ewentualne? Nie bardzo. Co na dole? Na dole gówno widać, szczerze powiedziawszy. Przydałoby się do tej skrzynki jakoś dobrać. Ale nie chcę oberwać... Właśnie, nie chcę oberwać od tej kuli ognistej. Szybko. Au! Jak teraz? Tu. Dobra, jesteśmy. Oczywiście kurde ranni zostali. No nic. Musimy sobie jakoś radzić. Wytrychy, jak najbardziej. I oby to nie było... Do cholery! Wiedziałem! Nie! Źle! Bi! Strzelaj! Zmieniaj broń! Bi! Do cholery! Wiedziałem, że to tak się skończy. Zatruwaj go! Dobra, lecz się. Bi! Strzelać. Kurde, zginie to gówno czy nie? Jeden obrażeń, co za absurdy. O, ucieka. Szybciutko, ciach. Dobra, będzie załatwiony. Oddawaj toporek. Dobra. Zginął on? Nie, on gdzieś na górę polazł. Przyjemnie. Tu mamy dźwignię. Może ona wyłączy nam ten przeklęty strzelający w nas kulę ognistą. Bierz roślinkę oczywiście. I tak, sprawdźmy ściany. Żadnych przycisków. Ruszam się oczywiście jak mucha w smole, do cholery. No nic. Mam nadzieję, że jakoś niedaleko... Oh shit. Idzie tu. Nie to! Dobra, zginęło. Okej, teraz tylko pozwolić tej chmurze się rozprysnąć. I będziemy mogli iść dalej. Zamknęliśmy portal, więc podejrzewam, że powinienem... Co to jest? Wow. Jak ja tego wcześniej nie zobaczyłem? Trzymaj. Dobra, można się również porozglądać po ścianach. A nóż jakiś... Nie, nie ma żadnych przycisków. Zobaczmy te rękawiczki. Protekcja plus 12. A ja posiadam... Aha, siłę. Do cholery. Protekcja plus 12, to jest heavy armor. To tylko dla niego by się przydało. Ten ma light armor, więc do cholery. Tylko jemu można dać. Ale on już jest obciążony. Nie no, do dupy. Do dupy. Na razie musimy sobie radzić tak jak jest. Niestety. Może uda się... Ale ja już tam byłem, do cholery. Ja już tutaj byłem. Skrzynka. A gdzie ta skrzynka? Ja ją załatwiłem? Stop. Czy ja załatwiłem tą skrzynię? Aj, ona zginęła. To z tej skrzynki wszystko powypadało. Dobra, jasne. Wszystko jasne. Teraz się stało. Troszkę mnie niepokoją te rany. No nic. Musimy się ich pozbyć. I przy okazji wytworzyć sobie trochę miksturek. Dobra, wystarczy, tak mi się wydaje. Gdzie te pociski? Tu. 5 mikstur, 3 mikstury, 2 i 2. Dobra, styka jak najbardziej. Styka jak najbardziej.
sprawdźmy, czy da się... O, od razu lepiej, ale obciążenie wchodzi wtedy w grę. Do cholendry. Rzućmy te rękawiczki. Zwiększona siła lub protekcja. No jednoznacznie wolę, kurde, na początek chyba... siłę jednak. Bardziej mi teraz siła jest potrzebna. Dobra, niech zostanie to w rzeczach, które później będę używał. Save'nijmy. I sprawdźmy tą ścianę przy tej plujce. No, pluj, pluj. Żadnych przycisków. Ok, jeszcze tutaj jest ściana. Ale tutaj też nic nie ma. Dobra, skrzynka nie zostawiła nic więcej. Jak ona w ogóle tutaj zginęła, do cholery? Na pewno od kuli ognistej. No nic, szkoda, że nie zdobyliśmy od niej punktu doświadczenia, ale no cóż zrobić, trudno się mówi. Myślę, wydaje mi się, że to jest wszystko, co mogliśmy wykonać, a nie, tu jest jeszcze jakiś korytarzyk. Chyba, że tu są drzwi, może one prowadzą do tego korytarzyka. Sprawdźmy to od razu. Tutaj fajne znajdźki znaleźliśmy, więc tak czy tak to ta podróż była jak najbardziej opłacalna. Dobra, jesteśmy przy drzwiach. Otwórzmy je. Oczywiście czar. Jeden z najbardziej pożytecznych, jakie spotkałem do tej pory. Jest przycisk, jest pochodnia. I tyle. Tyle z takich przyjemnych rzeczy. Dobra, wciskajmy. Tak, dokładnie. Czyli stąd dostajemy się do jakiegoś sekretu. Elegancko. Bełty do kuszy. Kuszy na razie nie posiadamy, więc po cholerę mi one. I znaleźliśmy... to jest light armor, czyli do niego leci. I zostaliśmy obciążeni w tym momencie, ale zaraz to się zmieni. Elegancko, wiele lepsza protekcja. Rzućmy... do cholery, ona jest obciążona. On też jest obciążony. Sprawdźmy, co on posiada. Protection plus 5. Kiepsko, kiepsko. Czyli to idzie do byka. Tylko byk oczywiście też jest obciążony. Do cholery jasnej. Wszystko pod górkę. Wszystko pod górkę. No nic, byku będzie obciążony przez jakiś czas. I ja szukam ludzi oczywiście przycisków, więc widzimy się, jeżeli coś znajdę. Dobra, wydaje się, że tutaj też nie ma żadnych więcej przycisków, więc śmigamy do następnego pomieszczenia. Mamy następne drzwi. Wejdźmy sobie do środka. Ha, i dwa rozwidlenia. Oraz oczywiście ściany, na których mogą być ewentualne przyciski, ale nie, nie bardzo. Dobra, otwórzmy sobie te drzwiczki. Tu mamy zejście na dół, a tu... on prosty korytarz. Zerknijmy w takim razie w tym kierunku najpierw. I coś czuję... pułapkę bądź zagadkę. Bądź obydwie rzeczy naraz. Okej. Pusty korytarz. W sumie to i tak dobra wiadomość. Lepsze to niż pełen korytarz wrogów. Holender. Tu niezbyt przyjemne dźwięki dochodzą. Wow, a jak się dostać do tych zapadni? Wow, dobra, ugrzązłem, ludzie. Totalnie, totalnie nie wiem, co tu się ma... Aha, jest drabina, elegancko. Jest drabina. Co ja mam zrobić do cholendry jasnej? Może... O, mam przeczucie, że chyba wiem, o co chodzi. Tylko jak się to pchało? Wow, dobra, ludzie, nie wiem. Szukam rozwiązania, jeżeli coś znajdę, to wam od razu pokażę. Dobra, już wiem, co zrobić. Strasznie proste jest to, co należy wykonać. Po prostu trzeba położyć przez te kraty jakieś rzeczy na płyty. To powinno poskutkować. Zobaczymy, co się wykona przez dzięki temu. O, pięknie. Coś się uruchomiło.
Mam nadzieję, że nie będę przez to płakał, że coś uruchomiłem. Tylko, że most dalej jest tak jakby niedostępny. Do cholery, jak wrzucić? Dobra, nie wiem totalnie, jak przerzucić na tamtą stronę cokolwiek. Wow. Spróbujmy wejść w drugi korytarz, może to nam rozjaśni troszkę sytuację, bo tam tak jakby nic mi nie pomogło, nie podpowiedziało. Widzę, że chyba jednak będzie ciężko. O nie, te dziadygi. Nie! Szajse. Aj. Okej. Do cholery. Gin, szmato. Zginął, okej. No i co, musimy czekać, aż rozwieje się chmura. I zraniony zostałem. Dobra, gin, szmaciarzu. Ciach. Ich się tu totalnie nie spodziewałem, szczerze mówiąc. No nic, zobaczymy, co one tutaj tak silnie ochraniają. No jeszcze jeden. No chodź, chodź, bratku. Chodź, bratku. Polas gdzieś. Jest, zauważył nas. Nieważne. Elegancko załatwiony. No to co, złazimy w dół w takim razie. Najprawdopodobniej. Nic więcej za bardzo nam nie zostało do roboty. Oczywiście, że ściany będziemy badać. Nie, nie, blob, blob, blob. Bardzo mi się to nie podoba. Okej. Aj, do dupy. Chodź tu, bratku. Kurde, dobra, zmiana broni. Elegancko, padł. Jeszcze jeden. Tu jakieś drzwi, których na razie nie jestem w stanie otworzyć. Następny blob. Masz, kolego. Okej. Krytyk wszedł, ładnie. No, chodź, chodź, chodź. A, zmiana broni, jednoznacznie. Dobra, padł. Ale to nie wszyscy, do cholendry jasnej. I na dodatek nie zbliżamy się za bardzo do tego miejsca, więc wesoło bardzo. Nie! Chodź, 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 bracie. Nie mam energii, do cholery. Pij coś. Aj. Zły kierunek, bardzo. Płoń. Dobra, padł. Padł. Bardzo dobrze. O, może tutaj coś się uda osiągnąć w związku z tym pokojem. Mam nadzieję, że uda się dojść w jakieś sensowne miejsce, które da nam rozwiązanie tego problemu.
Droga orłów. Do cholery, te ich podpowiedzi są naprawdę bardzo, bardzo sensowne. Wow. Wow. Totalnie nie wiem, co mam zrobić. Czyżby sekrecik? Bardzo miło. Więcej jedzonka dla obciążonego byka. I bardzo potrzebna pochodnia. Super po prostu. No nic, sekret to sekret. Nie można narzekać. No, stąd zdecydowanie przyszedłem. Do jasnej anielki. Czyli co? Droga orłów nie bardzo mi pomogła. To pozostaje zamknięte. Tu pozostaje ślepa uliczka. Wow, po prostu. No nic, spróbujmy jakoś to rozwiązać. Chociaż za bardzo nie widzę, jak niby mam to zrobić. Na przykład tu? Na przykład tu może. Dobrze. To jest jakaś nowa ścieżka, która w sumie niewiele nam daje, oprócz więcej shurikenów dla obciążonego byka, który w sumie mógłby zjeść przynajmniej jeden serek. Dobra, i mamy względny porządek w tym momencie oraz brak obciążenia u naszych ludków. Co ja mogę tutaj do cholendry zdziałać? Szczerze mówiąc... Nie! O to mi chodziło. A może gdzieś jest ukryty jakieś przejście do cholery? Nie. O proszę, czyli o to chodziło w ścieżce orłów. W najbardziej wysokim miejscu zapewne są mostki. Ja bym sobie zasejwował, które się uruchamiają dopiero gdy na nie nastąpimy. Do cholery nie, po co mi ta pochodnia? Aj, do dupy. Czyli co? Czyli teraz tędy. Jednoznacznie. Gdzie to mnie w ogóle doprowadzi? To jest ciekawe. Aj, czar światła by się przydał. Okej, czyli przejdziemy prawdopodobnie tutaj. Co mi otwarło jakieś drzwi? Wow. Wolę się zaopatrzyć w czar oczywiście. Mamy następną figurkę. Do cholery, tylko... Jak na razie cierpimy na mocne obciążenie naszych ludków. Co? Przebrana ścieżka, czy... Nieprzyjemna ścieżka? Nie wiem. Dobra, złazimy na dół. Nowe korytarze, to jest to są stare korytarze, wow. Stop. To są nowe, czy to są stare korytarze? Stop. To są jednoznacznie stare korytarze. Mam chyba lekki problem, bo otworzyła mi się tamta bramka, natomiast zamknęła mi się ta. Wow. Wow. Nie za bardzo wiem, co mam zrobić. Totalnie. Okej, mamy następną ścieżkę, która znajduje się w tym miejscu. Tylko teraz pytanie. Jak ja nią mam w ogóle przejść? To jest dobre pytanie. Czy po prostu prosto? Auć. Aha, chyba chodziło tylko i wyłącznie o to. Mam nadzieję, że to otworzy mi... Co? Co mi otworzy? Wejście do... Ha. Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo mi to ułatwiło dalszy etap gry. No nic, jeszcze raz.
Tak, przy okazji, żadnych przycisków tutaj już nie odkryłem. Dobra, spróbujmy. Au. Wróciłem z powrotem i spróbujmy skręcić w jakąś inną stronę, bo tutaj już prawdopodobnie spadniemy. Więc szybki sejwik. O, elegancko. Elegancko, może uda się to przejść tak jak trzeba. Szybki save. Nie chcę się już ponownie tego etapu przechodzić. Coś może na ścianach się kryje? Nie bardzo. Prawdopodobnie nie bardzo cokolwiek na ścianach się kryje. Ciekawe, jakie niby mam do cholery odkrywać, jak ta ścieżka prowadzi. Jak na razie za bardzo wielkiego pojęcia nie mam. Do cholery. Czyli co? W tym kierunku. I w tym zapewne. Nie. Zapewne nie. Okej. Gdzie ta ścieżka do cholery mnie zaprowadzi? No mam nadzieję, że nie z powrotem. To by było trochę... trochę bez sensu. Dobra, quick save. Świetnie. To co, w tą stronę w takim razie? Do cholery. Zakręcona ścieżka, jak nie wiem. Co krok będę musiał save'ować, tak podejrzewam. Dokładnie. No nic, ta gra, widzę, wynagradza cierpliwość. Cholera, może uda się w końcu przedostać na tą drugą stronę. Spróbujmy ten kierunek obrać. I ostatni krok, może? Nie. Czyli co, spróbujmy ten kierunek teraz? Jest. Udało się. Otworzyło się przejście. Dobra, ludzie. I ja oczywiście chcę sobie sprawdzić obecność przycisków. W tym korytarzyku, który się przed nami zamknął po przejściu na tą stronę, również nie ma żadnych ukrytych przycisków, więc prawdopodobnie głównym celem tej całej wyprawy było zdobycie figurki, którą żem zresztą zdobył. I możemy sobie spokojnie zaskoczyć, tylko właśnie, gdzie? Prawdopodobnie tu. O, bądź nie. Tak, tutaj. Tutaj mamy wyjście. I znowu, jeżeli znajdę jakiś sekret, no to widzimy się z powrotem, no bo nie ma sensu pokazywać wam wszystkich moich poszukiwań w tym miejscu. Szukanie przycisków i tak dalej. Mija się to absolutnie z celem. Do zobaczenia za chwilę, ludzie. Podejrzewam, ludzie, że w tym miejscu mamy zastosowanie dla naszych figurek, które żem znalazł w ilości dwóch. Posiadam figurkę Crowerna, który potrafi latać, więc umieśćmy go od razu tutaj. Tutaj coś potrafi łazić, ale my mamy raczej ślimaka. Ślimak chyba nie potrafi chodzić. Bardziej pełza. Tylko gdzie ten ślimak jest? To jest dobre pytanie. Czyżbym go wyrzucił? No niemożliwe. Hola, hola, jest ślimak. Nie, on raczej nie chodzi, on pełza. Żyjący i jestem najsilniejszy. On ma skorupę. Umieśćmy ślimaka tutaj. To nas troszkę odciąży. Jeszcze tutaj wrócimy, więc może by warto wyrzucić wszelkiego rodzaju chłam. I tak już pozbywszy się ran i obciążenia, możemy wrócić do tego dziwnego pokoju, w którym naprawdę... naprawdę niewiele przychodzi mi do głowy, co ja mógłbym tutaj zrobić. Przejść nie mogę. Pociągnąć tego również nie jestem w stanie póki co. Dopóki jakoś nie uruchomię tego przekleństwa. Do cholendry. Z góry jakoś nie widzę sposobu, żeby wrzucić tutaj chociażby najgłupszy kamień. Nie, nie bardzo. Nie. Oj. Autentycznie, momentami zagadki logiczne są tutaj
straszliwym utrapieniem. Cholery, nie mam pojęcia, ludzie, co ja tutaj mogę w ogóle wykombinować. Dobra, nawet rozświetliwszy sobie trochę więcej terenu, nic mi to nie pomaga. Do cholery jasnej. No jednoznacznie powinienem być tutaj, żeby cokolwiek osiągnąć. Sami widzicie, jak jest problem, żeby cokolwiek zrobić. No nie mam skąd się tam dostać po prostu. Dobra, ludzie, wydaje mi się, że zostawię ten odcinek, zakończę w tym miejscu. Co nam zostało? Zostało nam rozwiązać tą dziwną zagadkę. Zagadkę z położeniem rzeczy w tym miejscu, zagadkę z położeniem rzeczy w tym miejscu i z otwarciem któryś drzwi. Mam klucz do drzwi bodajże tutaj, więc spróbujemy się dostać na początek do tych drzwi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem.